Dzień dobry. Na razie czekam. Witam. Witam. Ile jestem spóźniony? Odrobinę. Przepraszam, miałem dzisiaj straszny dzień. Tysiące wydarzeń. Okej, nie ma sprawy. Mam dla pana pół godzinki. Pijemy coś? A nie mogę. Zmęczony jestem kolosalnie. Aha. To może coś mocniejszego? Nie, proszę pana. Mnie nie wolno. Zdrówko nie pozwala. Czarek mi pana polecił. A, Czarek. Znamy się dobrze. Paszport pan posiada? No problem. Kapitalnie. Przejdźmy do meritum. Halo? Tak. Aha. Coś ty? Mówisz? Nie, żartuj. Niepoważni ludzie. Gówno też można sprzedać zyskiem. No to cześć. Czołem. Do widzenia. Przepraszam. O czym to mówiliśmy? Miało być meritum. Tak, już. Już skakuje środek tematu. Żołądeczek u pana w porządku? Nie narzekam. Czy wypróżnia pan się bez problemów? Proszę pana, czy to jest pytanie w rodzaju co słychać? Nie, proszę pana. To jest pytanie zasadnicze. Wchodząc w pański temat. Hołd naturze składam regularnie. Doskonale. Bardzo elegancko. Proponuję panu poważny biznes. Będzie pan mi wdzięczny do końca życia. Będzie mnie pan całować w rączkę i w czółko. No to możemy porozmawiać. Rozmawiać będziemy gdzie indziej. Chodźmy. Panie kierowniku! Klient zjadł szklankę. Proszę. Proszę. Dwie kiełbaski, proszę bardzo. Smacznego. Proszę. Proszę bardzo. Proszę, browarek, proszę bardzo. Proszę. 250. Smacznego. Dziękuję. Na zdrowie. Dziękuję.
Przepraszam na moment. Dzień dobry. Jest taka sprawa. Mój kolega nigdy nie jeździł na czymś takim. Ja bym chciał, żeby w jakiś sposób sobie pojeździł. Proszę bardzo. Nie raz. Jak się bawi, to się bawić. To ile? 2 podać? 20. Proszę bardzo. No co mi to szkodzi? Panie Ryszardzie, zapraszam pana do gondoli. Z przyjemnością. Fajnie. Bardzo elegancko. Żołądeczek pierwsza klasa. A może powtórzymy to jeszcze raz? Jak pan chce. Zresztą po co? A tak w ogóle, panie Rysiu, czy pan dysponuje wolnym czasem? Znaczy tak. Proponuję. 5. 5 od czego? Od całości. 10. 5 to bardzo uczciwy procent. 10 za ryzyko. Ryzyka nie ma. Proszę pana, ryzyko zawsze jest. 10. 10 to majątek. Na szklankę zjadłem? Zjadłem. Wie pan co? Nie stracam. 7. Nie słyszę. My nigdy nie dojdziemy do porozumienia, jak mi pan taki tekst strzela. Proszę pani, pani da szklankę. Nie, dziękuję, nie trzeba. Nawet zaczyna mi się to podobać. Uparciuch z pana. Wie pan co? Życie to mnie tak nauczyło. 2 plus 2 jest 6. Jak jest 5, to tracimy. A jak 8, to bardzo dobrze. No to jak? Przybite? Przybite. Oś się do pana uśmiechnął. Trzymam pana za słowo. A teraz musi się pan zaopatrzyć. Solidny. Metalowy nocnik. Metalowy? Metalowy. Mam nadzieję, że nie mam do czynienia z dyletantem. Wujek, Madzia robi ci taletany. Popisz sztuki, Malina. A babka żyje? A, żyje, nawet dobrze żyje. Ostatnio sobie zęby wstawiła, ale co z tego, musi wyjmować do jedzenia. Ale najnowsza wiadomość. Bożenka jest przy nadziei. Bożenka znowu?
On chce koniecznie mieć syna, wychodzą im same córki, dlatego taki zawzięty. A ile on tych dzieciaków narobi? Czekaj, niech policzę. Co ty liczysz? Ósme. Ósme w drodze. Dajcie spokój. A, jeden oszczędza żonę. A drugi na żonie. A drugi jak się dorwie, to jak pies do habaniny. Wnuczka sąsiadki ma dwójkę, to się cała rodzina składa, żeby je wychować. Wychowa się siedmioro, to się wychowa i ośmioro. Zacierkowo się nagotuje. No przecież trzeba jakoś przetrwać te ciężkie czasy, nie? No, Madzia, zrób wujkowi tany dany, no! Utaneczniony dzieciak. No, zamiłowanie ma. Zje sobie cukiereczka i...